Piękne, co? To są wasze postanowienia noworoczne. Postanowiliśmy trochę poszperać w internecie i sprawdzić, jakie najczęściej postanowienia noworoczne pojawiają się w waszych notesach. Jak jest kuku dziura po... Yumi dong. Yumi dong. No dobra, no to jak jest po portugalsku? Może będzie prościej. Buraco de milho. Buraco de milho. Wspaniale. Dobra, po rosyjsku idziemy. Po rosyjsku. Kukuruzne jama. Kukuruzne jama. To teraz na głęboką wodę. Po japońsku. Konwory. Konoru. Ale od japonisty wiemy, że to jest kon-ana. 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 Nie damy się oszukać translatorowi. Dobra. Po norwesku. Kon-hul. Kon-hul. Najważniejsze ze wszystkich postanowień noworocznych, bo ten czas spędzony z bliskimi to jest coś, czego nie da się żałować. Od lipca 2019 odwiedziliśmy wiele imprez rodzinnych, festiwali, imprez charytatywnych czy hobbystycznych, na których mamy nadzieję mieliście okazję zintegrować się podczas rozgrywki w kuku dziurę. Naszym postanowieniem noworocznym jest zarazić naszą kuku dziurową zajawką jeszcze większą ilość ludzi po to, aby właśnie razem fajnie spędzać czas. Życzymy wam, aby w nadchodzącym roku udało się spełnić wszystkie wasze cele i marzenia. Szczęśliwego nowego roku! Arigato 2020! Buraco de milho.